ona była taka dość większa niż inne sale, zresztą w pobliżu szkoły. Mieliśmy zamiar ją podzielić na kilka, powiedzmy na 2 czy 3 sale i zawsze tych dzieci trochę upłynnić, prawda? No tam taką prowokację zrobili nam, że między przerwami, ktoś umieścił tablicę z kartonu na ścianie budynku, szkoła numer 1, podstawowa numer 1 w Staszowie. No wpadli tam później po przerwie do nas, mówili, panowie, co wy tutaj wyprawiacie, wy nas już wymusiacie od nas i tak dalej. I tak mówię, panie, daj sobie pan spokój, my jesteśmy ludzi poważnymi, nie bawimy się i nie biegamy po jakichś ulicach, żeby przywieszać jakieś kartony. No i to było takie trzecie, bardzo spektakularne działanie naszej Solidarności w Staszowie. Także nic dziwnego, że byliśmy tutaj, który był członkiem również delegatury, byliśmy tutaj na cenzurowanym, no i kiedy przyszło internowanie, no to nas internowano, no nic dziwnego, że... Aha, no jeszcze na tym spotkaniu w gminie, kiedy podejmowano tą uchwałę o odłączeniu Staszowa, no oczywiście na tym posiedzeniu był również major milicji, którego nigdy wcześniej w życiu nie widziałem. No i tak no, przyglądał się, co tutaj się dzieje. Nie zapominajmy, że pana Rulewskiego, który na działacza i przewodniczącego regionu w Bydgoszczy, na tak podobnej sesji, tylko wojewódzkiej, został pobity, no i skończyło się strajkiem, pogotowie strajkowym, groźbą strajku w całej Polsce. Także różnych rzeczy się mogliśmy spodziewać. A wracając do tej rozmowy, do tych negocjacji w Komitecie Wojewódzkim w Staszowie, no, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego na przerwie wezwał mnie do siebie do gabinetu, tam do sekretarza, mówię, pan spokój się pan tego, to co to robić, to przecież panowie, no, nie jest tak źle, będziemy budowali szkołę, no nie musicie tego robić. Wie pan, no, może herbatkę, no w tej jakiś koniak, daj pan spokój, mówię. Pana, jak nie zrobicie tego, my postawimy kopalnię w strajk, no bo tam wchodzą do tych szkoły dzieci naszych pracowników i rodzice się martwią, jak przychodzą późno w nocy do szkoły. Zresztą tam była szkoła numer 1, nie wiem kto chodził, ja tam chodziłem do tej szkoły, tam były ropowane podłogi. Także, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, było zagrożenie przeciwpożarowe. Ponadto następna sprawa, tam były toalety, były drewniane, zresztą nie były murowane na zewnątrz, także no, warunki były opłakane. To ile chodzi o pierwszą część tych wspomnień, oczywiście tak pan powiedział, stan wojenny, tam jest mnóstwo informacji, ale przede wszystkim chciałem oddać, tak powiedziałem, chwałę i cześć wszystkim działaczom Solidarności na terenie Staszowa. Druga część. Druga część dotyczy prostej sprawy. Ja miałem tylko zamiar napisać jedną część i drugie nie miałem zamiar wcale pisać, ale czytelnicy pierwszej części prosili mnie, namawiali mnie, mówią, a wiesz co, weź napisz drugą część, coś ty w tej Ameryce robił, jak ci tam powodziło, skąd się tam wziąłeś, jak tam zaczynałeś. A drugi powód, proszę Państwa, był taki, ja pociągałem się z tym przez kilka ładnych lat, żeby napisać, ale drugi powód był taki prozaiczny, nie prozaiczny, ale był taki powód, że kiedy pojechałem, ja co roku jeszcze latem do Stanów Zjednoczonych z żoną, zostawiliśmy syna Jedynaka zresztą, który ma 2 synów, no i któregoś roku pojechaliśmy, no i tak mówimy temu starszemu, młodszemu synowi, że no widzicie, tutaj babcia z dziadkiem się mieszkali, teraz wy tutaj mieszkacie. Tak patrzyli na nas z powątpieniem, co ten dziadek z babcią gadają, tak z niedowierzeniem. No to no, tu spróbowałem tłumaczyć, ale byli zbyt mali, no więc i tak tego nie bardzo rozumieli. No więc stwierdziłem, że no tak, no skoro już są w tych Stanach Zjednoczonych, no kiedyś może zadadzą pytanie, skąd się tam wzięli, czemu się tam urodzili, czemu tam mieszkają, no to może by ich wartało napisać tą drugą część. No i tą drugą część w zasadzie zadedykowałem moim wnukom. Ja, żeby skrócić tą moją wypowiedź, nie będę opowiadał całej książki, prawda, bo to byłoby bez sensu, ona zawiera, proszę Państwa, nasze początki w Stanach Zjednoczonych, później, gdzie pracowaliśmy, i moją działalność na rzecz Polski i Staszowa w Stanach Zjednoczonych, jako prowadziłem. Następnie moja działalność sama w Stanach Zjednoczonych. Następnie moja ocena Stanów Zjednoczonych jako taka. Myśmy przeżyli 5 prezydentów, chyba 7 kadencji prezydenckich, bo były 3 kadencje dwukrotnie. No więc moje wrażenie na temat Stanów Zjednoczonych, na temat każdej prezydentury. Są tutaj moje obserwacje na temat III Rzeczpospolitej. No jest rozdział zatytułowany rozczarowanie. Rozczarowanie wynika z tego, że pomimo tego, że odzyskaliśmy niepodległość, wolność i demokrację, czy nasze cele, czy tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje, obserwujemy, reakcje społeczne, czy są to reakcje, które
które my, tamci działacze, z tymi ideałami wielkimi spodziewaliśmy się, czy nastąpiło w pewnym stopniu właśnie to rozczarowanie, więc jest odpowiedź na to. No i jednocześnie tu jest zawarta moja działalność po powrocie ze Staszowa, między innymi moja działalność na rzecz zmiany komunistycznych nas ulic w Staszowie, które po mojej inicjatywie zostały zmienione, 7 komunistycznych ulic zostało zmienionych. Został zlikwidowany pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej, Radzieckiej tutaj w Parku Staszowskim, onego miejsca wreszcie powstał pomnik 1 Batalionu 2 Pułku Ułanów, który stacjonował w Staszowie, a którego, po którym śladu nie było. Więc to były takie działania, które trzeba było zrobić. Z Andrzejem Ptakiem, tak, tutaj jest również w książce. Byliśmy fundatorami tablicy żołnierzy wyklętych, żołnierzy AK, całej opozycji antykomunistycznej na dzień żołnierzy wyklętych, na święto żołnierzy wyklętych, przepraszam, w 2017 roku. No i na końcu są jeszcze takie inne wspomnienia, które są zawarte. Ja tylko bym chciał jedną słowo powiedzieć odnośnie naszej Ameryki. Proszę Państwa, różne legendy, różne nieprawdy, różne kłamstwa są kolportowane, produkowane na mój temat, o ile chodzi o Stany Zjednoczone, o ile chodzi o nasz tam wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Są opowiadane różnego rodzaju nieprawdy, że tam był Karpilak na nas czekał, jakieś pieniądze, jakiś tam dom i tak dalej. Jest to wierutne kłamstwo. Myśmy, proszę Państwa, pojechali do Stanów Zjednoczonych, wywieźliśmy tylko ze sobą $200, bo więcej nie było wiadomo, wywieźć, i to tobołki ze sobą, ja z żoną i 6-letni syn. Bez języka, bez, proszę Państwa, jakiegokolwiek adresu, bez znajomości, bez kuzynów, bez nikogo. Totalnie w ciemno udaliśmy się do Stanów Zjednoczonych, nawet nie wiedząc, proszę Państwa, gdzie jedziemy, w które miejsce do Stanów Zjednoczonych. Wiedzieliśmy, że do Stanów Zjednoczonych, ale gdzie, co i jak, bez zielonego pojęcia. Pierwszym miejscem, do któregośmy dotarli, to był Frankfurt, to był Bazowie koło Frankfurtu. Tam byliśmy 3 tygodnie, również do końca prawie nie wiedząc, co się z nami stanie. To było środek tylko dla działaczy Solidarności, tam nie ma prawa nikt wejść, tylko sami działacze Solidarności z całej Polski i każdy z nas musiał mieć sponsora. Później okazało się, że nasz sponsor jest w Bostonie, w Massachusetts. No przyjęliśmy to wiadomość z radością, ze względu na to, że Massachusetts to jest praktycznie najbardziej europejski stan w Stanach Zjednoczonych, to jest Boston, to jest ta myśl naukowa, najlepsza medycyna tam jest, finanse, no najlepsze uniwersytety, Harvard, MIT, Boston University, Harvard, Boston College. Jest tam, no, same, wszystko, sama góra, prawda? No więc przyjęliśmy to z dużą radością, ale nadal nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. No i co się okazało? Wsadzono do samolotu, wylądowaliśmy w Nowym Jorku. Z Nowego Jorku odebrała nas pani na migi, no bo nic nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I stamtąd wsadzono nas do samolotu do Bostonu i w Bostonie wychodzimy. No, co dalej? Patrzymy, stoi taki dość wysoki mężczyzna, trzyma naszą tablicę z naszymi nazwiskami. No, obok niego stoi jakaś kobieta, dwie takie dziewczynki, no udaliśmy się do niego, podeszliśmy, no to się to o nas chodzi, prawda? Okazało się, facet nie mówi po angielsku, po polsku, żaden z nich nie mówi po polsku, no okej. Okay. Znowu na migi, no i trafiliśmy, proszę Państwa, do samochodu, odprowadził nas do swojego samochodu, no i pojechaliśmy, jedziemy się jakieś pół godziny autostradą, no i trafiliśmy do takiego mieszkania na 3. piętrze, taki drewniany, typowy amerykański dom, drewniany po schodach, taki no, nie dość nieestetycznych w sumie, takich odpychających. No i tam weszliśmy do mieszkania, a w mieszkaniu, proszę Państwa, był dom, stół chyba z baru jakiegoś, taką jedną nogą, 4 chyba pobijane taką czerwoną, plastikowe takie krzesła, kuchenka gazowa i lodówka. Oni w pokoju były 2 łóżka takie żelazne, chyba moja prababcia, tak mieszkała, tego sobie chyba co sobie pamiętam. No i facet powiedział, że się żegna z nami, przyjdzie na drugi dzień. No i na drugi dzień faktycznie przyjechał, no i tak się zaczęło nasze życie amerykańskie. Nawet nie wiedzieliśmy, kto nas przyjmuje i tak dalej. Zaprowadził nas, proszę Państwa, do kościoła. Tam zadzwonił na parafię, wyszedł no, jakiś pan dość siwy, no, ubrany jak ksiądz. Wyszła pani, coś tam po angielsku, myśmy nie mieli żadnego pojęcia, co oni mówią. I nagle tak ten pan, jak ta pani odezwali się do nas po polsku. No i wtedy dopiero wielka ulga, jesteśmy w domu. I tak zaczęło się nasze życie amerykańskie.
Dziękuję bardzo, dziękuję panom. Szanowni państwo, zachęcam do zakupu książki od Staszewskiego Działacza do członka Komisji Krajowej NSZ Solidarność i dalsze dzieje po dzisiejszym spotkaniu. Ja bym, korzystając z okazji, poprosił przewodniczącego Solidarności Regionu Ziemia Sandomierska o powiedzenie kilka słów. Jest to dla nas bardzo ważny region. To był region, w którymśmy działali. To był region, w którym się rozpoczynała nasza działalność z kolegami, z którymi byliśmy aresztowani, z kolegami, którzy działali. Dlatego prosiłbym bardzo pana Andrzeja Kaczmarka o powiedzenie kilka słów. Zapraszamy tutaj.